do popo i zobaczą, a dałbym kamerzyście się wypowiedzieć na te słowa. Bagiety. Okej, okay, pewnie. To znaczy sytuacja wyglądała tak, że zaproponowano mi walkę z Bagietą na MMA. Oczywiście zgodziłem się na walkę MMA, z tym, że doznałem kontuzji, bo tak jak mówiłem, że moje kolano ma nawykową kontuzję i po prostu cały czas wypada. Przez to musiałem zrezygnować z piłki nożnej, bo kiedyś no, byłem piłkarzem, tak? Musiałem zrezygnować z kariery w piłce nożnej, bo po prostu mam nawyk wypadającego kolana. I nie byłem w stanie się bić w formule MMA. Pierwszą walkę po prostu zrobiłem stricte w formule MMA, bo wiedziałem, że będę to w stanie skończyć w boksie. Wiedziałem, że tej walki nie będę w stanie kontynuować w MMA, no ale mimo wszystko Bagieta nie chciał się zgodzić na formulę bokserską, więc postanowiłem zaryzykować i sprawdzić się stricte w formule MMA i trenować MMA. No i tak jak widać, niestety to kolano nawróciło i wypadło. Dobra, to ja bym do ciebie jeszcze kamerzysta tu zacytował, bo w sumie Bagieta już jedną rzecz poruszył, ale to ja bym wszystkim, nie wiem, czy widziałeś post Mai Staśko? Nie zwracałem uwagi, w sensie to nie... To ci przeczytam, bo dodała taki post: człowiek z zarzutami znęcania się nad osobą z niepełnosprawnością, pobicia starszego mężczyzny, skazany za jazdę pod wpływem narkotyków, oskarżony o wykorzystywanie dzieci, współpracowniki młodych dziewczyn, nie, tu coś pojebała, często małoletnich, o wyłudzanie oszustw i przemocy. Będzie, tu ci dała taką presję, kontrowersyjną gwiazdą Prime MMA. No tak, tylko że to są same zarzuty, nic nie jest potwierdzone. Ja cały czas czekam na rozprawy. Z niektórych rozpraw zostałem uniewinniony. Cały czas te rozprawy się prowadzą. No po prostu dużo osób chciało mi zrobić koło dupy, dużo osób zarzucało mi pewne rzeczy, których po prostu nie zrobiłem. No i chciałbym po prostu to wyjaśnić, tak? No w sądzie, no ale na to potrzeba czasu. No już z niektórych zostałeś tak, oczyszczony. Z niektórych zostałem uniewinniony. Dlatego też daję ci się wypowiedzieć, bo możliwe, że ludzie nie wiedzą. Nie. Tak, zostałem uniewinniony z wielu spraw. Zostały tak naprawdę dwie sprawy. We wrześniu będzie sprawa z tym rzekomym pobiciem, gdzie zostałem zaatakowany przez tamtą osobę. No i potem sprawa stricte z niepełnosprawnym, gdzie powtarzałem to na wywiadach wielokrotnie, że ten film był reżyserowany. No i cóż, pozostaje mi tylko czekać, tak? Gdy zostanę uniewinniony, a najprawdopodobniej tak będzie. Nie wiem, jak działa polski wymiar. Coś się zepsuło? Nie wiem, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Mam nadzieję, że będą rzetelnie podchodzić do sprawy, ale jeżeli rzetelnie podejdą do sprawy, no to najprawdopodobniej zostanę uniewinniony. To wtedy będę mógł po prostu przyjąć inne stanowisko. Na razie są to jedynie zarzuty. A czy nie uważasz, że... No, wygrałeś bardzo szybko swoją pierwszą walkę. Ziemowicz skoro z kolei przegrał szybko swoją walkę. Czy to nie za łatwy rywal? Wiesz co, ja mam aktualnie, nie wiem czy wszyscy tutaj oglądali, najprawdopodobniej nie, moją relację na Instagramie. Wyskoczyło mi kolano, jest to bardzo poważna kontuzja. Stricte przed 3-4 dni przed samą walką ściągnę ortezę, która blokuje mi możliwość tak naprawdę treningów, nie mogę stawać na tej nodze. Także 3-4 dni przed walką będę mieć możliwość dopiero zacząć trenować. Oczywiście nie będę trenować, wyjdę po prostu na żywioł bez żadnych treningów, także inny rywal po prostu mógłby być dla mnie zbyt ciężki w aktualnym stanie, w jakim się znajduję. No w ogóle nie powinno być tej walki, ale mimo wszystko chciałem doprowadzić do tej walki, jeżeli mam tak łatwego rywala, w moim odczuciu jak Kosakowski. Czyli po prostu brakuje ci kasy, jesteś łasy na kasę. Co, nie, co ty na to, Ziemowicz? Dzień dobry, że... w ogóle dziękuję za prawo głosu, witam wszystkich ludzie serdecznie. Od razu zacznę o tym, że ludzie piszą, czy czasem drugiej kompromitacji nie będzie twojej. Nie, tu Łukasz nie wspomniał, oczywiście mój rywal, o tym, że ja również mam kontuzjowaną nogę, bo mam kostkę w trzech miejscach połamaną. Zbiegło... I walka kaleków. Zbiegło się w czasie jego kontuzja i moja. Dzwonił do mnie Łukasz z pytaniem o walkę, powiedziałem mu, że mam również uszkodzoną kostkę. I którego ty zdejmujesz ortezę i gips? 4 dni przed walką. 4 dni przed walką. To ja zdejmuję 14 września, czyli na 2 tygodnie przed walką, czyli my tak naprawdę wychodzimy w formule bokserskiej z uszkodzonymi kończynami dolnymi, no bo ja będę miał nie do końca sprawną nogę, on również. Jest to walka wysokiego ryzyka, w której możliwe jest oczywiście, ale nie zakładamy trwały uszczerbek na zdrowiu, a my mamy konflikt jeszcze z Prime 1, więc czas najwyższy, żeby go po prostu domknąć tutaj na trójce. Ja tak to widzę, jeszcze tylko dla porządku. Oczywiście, że trzymam stronę Bagiety. Nie podoba mi się ten tani performance Robali
Paganiniego, kopiuje i małpuje lewackie poglądy kapeli i obrażanie księży nie jest niczym dobrym, młody. Jeszcze będziesz to kiedyś żałował, jak będziesz miał gorsze chwile, będziesz chciał się pomodlić do kościoła, to zobaczysz, że będziesz tego żałował. Ale czym obraziłem księży niby? No tym, że występujesz tutaj w ubraniu księdza, atakujesz bagietę, każesz mu klękać, wiesz, jesteś... A dlaczego to jest obraza? Mnie to razi jako katolikowa, że to jest razi. Słabe. No tak, cię to razi, bo ty to nie jesteś oglądaj. Prymitywnym małolatem. Ale mnie okej, to razi. Przed chwilą na dworze ze mną gadałeś, chłopie. I nie wiedziałem, że jesteś tak prymitywny, wiesz? I mi się to na przykład nie podoba i tu trzymam stronę bagiety. Małpowanie idiotycznych poglądów kapeli nie jest w cenie. Jeszcze kilka tam mam, jeszcze sorry, że ci przerwię. Na następną konferencję mam następne materiały na ciebie. Ale jeszcze nie pokazałeś tego materiału, gdzie wsadzałem sobie niby kredki w dupę. Zaraz pokażę. Ziemowita, a potem pokażesz czy nie? Dziewczyn. Zimowej tutaj Czułam. Obserwuję czat i ludzie się pytają i martwią, bo masz za sobą wyskokową przeszłość. Tak. Były tam też jakieś...